Witajcie moi drodzy, dziś zapraszam Was na Home Decor Hall. Przeglądając listę moich filmów zdałam sobie sprawę, że ostatni tego typu film nagrywałam dość dawno, a uzbierało mi się parę dodatków do domu. Poza tym zbliża się jesień, można by powiedzieć, że już się zaczęła, chociaż temperatury są nadal wysokie i też pomału kompletuję niektóre dodatki do domu, takie już typowo jesienne. Ale pokażę Wam teraz wszystko to, a przynajmniej większość rzeczy, które ostatnio się u mnie pojawiła. Zaczniemy może od Biedronki. O, powiem Wam, że Biedronka to jest bardzo fajny sklep, jeżeli chodzi o dekoracje do domu i często pojawiają się tam różne dodatki. Warto się za nimi rozglądać, warto sprawdzać ofertę w Biedronce, bo można naprawdę znaleźć ciekawe perełki. I my ostatnio kupiliśmy w takim przepięknym kolorze miseczki dla naszych kotełków. Co prawda tutaj widzicie jeden wkład, drugi jest w kuchni, bo pipeta przed nagraniem filmu oczywiście musiała zjeść, bo jakby inaczej. Także wybraliśmy takie właśnie oto przepiękne, miętowo-błękitne miseczki, a dodatkowo w tym samym czasie pojawiły się też bardzo fajne pojemniki. Co prawda te pojemniki, ich przeznaczenie jest głównie na żywność, ale ja sobie tak pomyślałam, że skoro wezmę miseczki w takim kolorze, to fajnie by było też mieć pojemniki. Pojemniki metalowe, które wyglądają tak. Jeden jest taki mały, niby na czosnek, ale ja trzymam w nim saszetki. Saszetki dla moich kotów. O, drugi pojemnik wygląda tak. Co prawda jest on na cebulę, zresztą jak widzicie, ale tutaj z kolei trzymam również karmę dla moich zwierzaków w postaci puszek. I w tych dwóch pojemnikach idealnie mi się, słuchajcie, to wszystko mieści. Trzymam sobie je na parapecie i troszkę żałuję, bo był jeszcze taki bardzo duży pojemnik, że nie kupiłam wtedy tego największego, bo idealnie by mi się sprawdził na żwirek dla kotów. Mogłabym sobie w nim trzymać, a tak ten żwirek trzymam w szafce niedaleko obok śmieci, w całym tym worku, co jest dosyć męczące. Niestety myślałam też o tym, żeby wykorzystać te pojemniki na suchą karmę, ale one mają w środku takie tutaj dziurki, żeby dostawało się do nich powietrze, przez co też tej karmy nie można tutaj wsypać i tak samo by było w przypadku dużego pojemnika, nie mogłabym wsypać do niego żwirku, natomiast mogłabym trzymać sobie ten żwirek w całej torbie właśnie w takim dużym pojemniku. No i strasznie, powiem Wam, żałuję, że nie kupiłam wtedy tego dużego, później pojechałam, rozglądałam się, ale już nie było go i w ogóle te pojemniki rozeszły się jak świeże bułeczki. Poza tym okazało się, że nie wszystkie Biedronki je też posiadały w swojej ofercie, także widzicie, ale dlatego mówię, że warto sprawdzać oferty, warto sprawdzać gazetkę Biedronki i czasami można upolować świetne rzeczy do domu. Kolejny zakup do domu to mój ulubiony sklep ogrodniczy Flora Point. Oprócz kwiatów doniczkowych, kwiatów do ogrodu, kwiatów domowych lub też kwiatów ciętych, znajdziecie w tym sklepie taką część, w której znajdują się kryształy. I ja wybrałam się tam głównie po taki oto wazon. Można by powiedzieć, że to jest wazon. Natomiast jego przeznaczenie w moim domu to pojemnik na kapsułki do ekspresu. Świetnie się sprawdza. Mógłbym mieć jeszcze tutaj przykrywkę, chociaż powiem Wam, że wcześniej też miałam bardzo podobny pojemnik, nieco niższy, z Almi Decor, z taką właśnie oto tutaj przykrywką szklaną i co się okazało, ta przykrywka nie do końca jest praktyczna, bo za każdym razem, kiedy wyciągaliśmy kapsułki, zamykaliśmy, to troszeczkę się tutaj szczerbiło. Aż któregoś dnia, nie wiem jak to się stało, nie wiem czyja to zasługa, ktoś po prostu zamykając pojemnik zrobił to za mocno i szkło pękło. W tym natomiast nie ma tego problemu, no bo oczywiście nie ma zakrywki, więc można sobie sięgać po kapsułki bez, jak mówię, problemu. Natomiast świetnie się sprawdza. Jest to bardzo fajne rozwiązanie w kuchni, bardzo ładnie wygląda przy ekspresie. Jeśli czegoś takiego szukacie, to polecam Wam właśnie dział ze szkłem, z kryształami we Flora Point, bo jest tam ogromny wybór i na pewno znajdziecie to dla siebie, już nie mówiąc o wazonach, nie mówiąc o szklankach, kieliszkach, ale takie właśnie gadżety dekoracyjne, super i naprawdę dobre ceny. Teraz coś do mojej łazienki. taka oto miseczka z Home and You. Wygląda jak biała muszla, srebrna w środku i zobaczcie, trzymam sobie w niej mydełka i kulki do kąpieli. Kupiłam ją na promocji, a w sumie to na wyprzedażach. Zapłaciłam chyba 19 zł, przeceniona była z 50, o ile się nie mylę. Natomiast wygląda super. Naprawdę na wannie wygląda super i to był świetny zakup. Teraz w najbliższym czasie planuję zrobić zapas babeczek, kuleczek, bomb do kąpieli, no bo wiadomo, jesień, długie kąpiele, coś wspaniałego, więc myślę, że będzie fajnie wyglądać. Jak na razie trzymam sobie tutaj, jak widzicie, mydełka, ale to był naprawdę dobry zakup. Home and You zresztą jest jednym z moich ulubionych sklepów, podobnie jak Homla, i lubię tam czasami zaglądać, chociaż ostatnio powiem Wam, że odnoszę takie wrażenie, że jakoś specjalnie te kolekcje się nie zmieniają w Home and You. Nie wiem, czy tylko ja mam takie wrażenie, dajcie znać oczywiście w komentarzach pod tym filmem, ale większość rzeczy, które nawet pojawia się w nowej kolekcji, jest bardzo podobna do tych, która była wcześniej. Poza tym ceny są dosyć wysokie, ale kiedy pojawiają się wyprzedaże albo promocje, na przykład 1+1 lub kiedy kupicie jeden produkt, drugi macie za 10 zł, warto wtedy korzystać. A skoro mamy Home Decor Hall, to nie może zabraknąć IKEA. Ale uwaga, nie pokażę Wam bardzo wielu dodatków z tego sklepu, a w sumie to tylko jeden. Jeden, który wybrał dla siebie Max. Zobaczcie, to jest coś takiego. I na pewno już domyślacie się, co to takiego jest. Chociaż pewnie też część z Was w swoich domach już coś takiego posiada. To jest taka podstawka, którą wykorzystujemy na przykład na łyżki, kiedy gotujemy oczywiście. Nie na takie łyżki zwykłe stołowe, chociaż można też tak to wykorzystać, ale na przykład na chochle albo na łyżkę do makaronu. O, wtedy ją sobie tutaj ustawiamy i nic nam się nie brudzi. Ja co prawda nie mam tego problemu, bo kiedy ja gotuję, to zazwyczaj kuchnia jest czysta. Zazwyczaj ustawiam sobie gdzieś łyżkę, nóż, widelec na talerzyku. Ale Max to już zupełnie inna bajka. Nie wiem dlaczego. Jego łyżki zawsze lądują na blacie. Oczywiście blat jest później brudny. Mnie to po prostu doprowadza do szału. Ale od kiedy pojawił się ten gadżet w naszej kuchni, ten problem totalnie zniknął. Można? Można. Teraz przejdziemy do Lidla. Dobrze usłyszeliście. Lidl to jest kolejny sklep, w którym warto łapać okazję i sprawdzać dodatki do domu. I tak się akurat złożyło, że przed naszym wyjazdem do Włoch była bardzo ciekawa oferta. Po pierwsze na pościel, po drugie na narzuty, a po trzecie na dodatki kuchenne. Ostatnio też bardzo często pytacie mnie, co to za narzuta w dużym pokoju w salonie, która znajduje się na kanapie. I to jest narzuta, którą właśnie kupiliśmy, korzystając z tej promocji. Ona jest dwustronna i tak naprawdę jej przeznaczenie było zupełnie inne. Wybraliśmy się tego dnia do Lidla, kupiliśmy dwa komplety pościeli, jeden tutaj zresztą widzicie za mną, drugi w takich kolorach bardziej pastelowych, letnich, i poszliśmy głównie też po tą narzutę, która miała tutaj znajdować się na naszym łóżku. Niestety po przyniesieniu do domu tej narzuty okazało się, że wygląda ona fatalnie. Nie dość, że jest cienka, to jeszcze ślizga nam się po naszej pościeli i stwierdziłam, że trzeba ją jakoś wykorzystać. A Max zaproponował kanapę w dużym pokoju. I bardzo dobrze, bo tam najlepiej się ona prezentuje, zresztą sami widzieliście, kosztowała niecałe 40 zł, 35-40 zł. Jest też dwustronna, czyli można ją zmieniać z tego ciemnego koloru na jasny szary, i była również druga opcja w kolorze takim bordowym, ale ta już zupełnie nam nie pasuje do wystroju naszego mieszkania. Także skorzystaliśmy, kupiliśmy właśnie dwa komplety pościeli, kupiliśmy tę narzutę, o którą tak często pytacie, i kupiliśmy jeszcze jedną rzecz, a mianowicie taką dużą deskę, którą można tutaj zahaczyć o blat w kuchni. Te deski są dostępne również w IKEA i one kosztują chyba około 50 albo 60 zł, natomiast w Lidlu ta deska była za chyba 30 niecałe złotych, także od razu ją wzięliśmy, sprawdza się w kuchni fantastycznie i to był naprawdę bardzo dobry zakup z Lidla. A teraz kilka dodatków już takich nieco jesiennych w domu. bo jak jest home decor, to muszą być i świece. A wy wiecie, że ja uwielbiam świece, no i nie wyobrażam sobie tych jesiennych wieczorów bez odpalenia pięknego zapachu, aromatu, który unosi się w moim salonie, no i ten cały nastrój tych świec. To jest właśnie to. Jeszcze w sumie to jeszcze przed naszym wyjazdem do Włoch wybrałam się do Zara Home i kupiłam świecę. Świecę, którą już kiedyś u mnie mogliście widzieć i to jest mój ulubiony zapach. Jak możecie też zauważyć, już ją odpalałam, no nie mogłam się powstrzymać, ponieważ uwielbiam ten zapach. Przepiękny. To jest ta największa wersja i w tym dniu, kiedy ja odwiedziłam Zara Home, one były akurat w promocji, zapłaciłam za tę świecę połowę ceny. Jedyny minus to jest według mnie to, że ona nigdy nie wypala się do samego końca i czasami też wypala się nierówno, ale zapach jest po prostu cudowny i to jest taki otulający, ciepły, jesienny zapach. Ja świecę odpalałam już w sierpniu, kiedy były takie chłodniejsze wieczory, no i teraz z wielką przyjemnością będę do niej wracać, ale mam też drugą świecę, którą już też kupiłam z myślą o jesieni i to jest świeca o zapachu białej dyni. Marka Devil Home, ja z tej marki już bardzo często korzystałam, świeca, którą kupiłam w TK Maxxie za niecałe 35 zł i ona rzeczywiście już pachnie, tak pachnie typową jesienią, to już jest taki zapach korzenny, troszeczkę cynamonu, kardamonu, piękny, no może nie zapach dyni, bo jak wiecie dynia nie ma jakiegoś specyficznego zapachu, ale sama nazwa świeca to będzie na pewno przyjemny wieczór, kiedy będę ją odpalać. W najbliższym czasie planuję zakup kolejnych świec i myślę, że też szybciej tym razem pojawi się home decor, następny home decor na moim kanale, bo tak jak mówię, wprowadzam już dodatki jesienne do mieszkania, także będą kolejne świece, będą na pewno jakieś dodatkowe gadżety w mieszkaniu, być może zmiana poduszek, być może zasłony, jeszcze się to wszystko okaże, ale w naszym mieszkaniu pojawił się też w sumie to pojawiła się nowa roślinka, którą też muszę wam pokazać, bo już jest w tym takim klimacie jesiennym i jak widzicie papryczka, tak, taka malutka papryczka zielono-pomarańczowa, wygląda przepięknie, zapłaciłam za nią coś około 10 zł w sklepie takim ogrodniczym na bazarku, ale wygląda cudownie na parapecie i powiem wam, że zastanawiam się, czy nie kupić jeszcze jednej. Natomiast na naszym balkonie też już pojawiły się wrzosy, a w sumie to wrzośce, które mogliście widzieć już w jednym z moich wcześniejszych vlogów, daily vlogów. Dobrze kochani, to będzie tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy Home Decor Hall. Jestem ciekawa, co sądzicie na temat tych dodatków, które wam pokazałam, a najbardziej ciekawi mnie to, czy zaczynacie już dekorować wasze mieszkania w takim jesiennym klimacie. Czy myślicie o świecach, co takiego zmieniacie, czy gdzieś tam pojawiają się u was w dekoracjach dynie? Dajcie koniecznie znać w komentarzach do dzisiejszego filmiku. Dziękuję wam serdecznie za uwagę i zapraszam do kolejnych publikacji. Trzymajcie się cieplutko. Pa! Uwielbiam ten zapach. Zapach dyni. Zapach dyni? Moment. Od kiedy to dynia pachnie? A może kwiaty dyni? No dobra, nieważne. Jeszcze raz. No i wiedziałam, że o czymś zapomnę. No jak zwykle, zapomniałam pokazać to oto piękne dzieło. Dobra, to się wytnie. Następnym razem.